Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu ZPA. Moi drodzy, ostatnio wydaje mi się, pisaliście w komentarzach, że dobrze byłoby zobaczyć jakąś bitwę i nie pamiętam, czy to było S51 czy SU-14x2, ale skłaniam się ku wersji, że było to S51, dlatego znalazłem powtórkę na Bocianie i ją wam pokazuję. Arkadiusz, Bart, Kowiak i coś tam jeszcze na końcu. Dzisiejszy bohater w Plutonie z kolegą Goroc albo Gorok 52 z klanu Kaboom obaj na GW Tickerze P z kolei kolega. I powiem wam szczerze, powtórek z S51 na mailu znalazłem kilka, tylko jedna, która wydawałaby się była bardzo ciekawa, bo było tam dużo punktów uszkodzeń, sprowadziła się w głównym, czyli w dużym stopniu do tego, że główny bohater odparował jednego grilla za full HP, a drugiego za prawie full HP. Czyli tak jak z tego co kojarzę, to było chyba jakieś 3100 punktów uszkodzeń w dwóch strzałach. Okej, to jest bardzo fajny wynik. Czasami taka bitwa może dać nawet jemkę na S51, jeśli dzień był słaby albo tydzień. No ale nie do końca chodzi mi o to, żeby takie bitwy wam pokazywać. Żebyście widzieli w sumie bitwę, która składa się z dwóch strzałów, no chyba że będzie dotyczyć to na przykład serii AMA, tak dobrze mówię? AWA, to tam ewentualnie taka bitwa może być, ale myślę sobie, zobaczę te. Ta też ma fajne strzały, ale nie tak oczywiste jak zabijanie grilli bezpancerzowych. Będą soczyste buły, uwierzcie mi, będzie jeden bardzo, bardzo taki soczysty strzał. Ale to do tego za chwilkę dojdziemy oczywiście. Jeśli ktoś nie zna albo byłby ciekaw, co ja powiem odnośnie S51, to jest to artyleria tieru 7. I radziecka linia ma to do siebie, ona ma kilka cech specyficznych. Przede wszystkim jakby wyróżnikiem takim negatywnym tej linii, i to w większości artylerii radzieckich, jest to, że mają bardzo wąskie widełki. Zwróćcie uwagę na minimapę. Widełki na końcu zasięgu, praktycznie na samym końcu mapy, są wielkości mniej więcej 1,5 sektora. Czyli no, ten rozrzut, czyli możliwość ruszania działa jest naprawdę bardzo, bardzo ograniczona. Biorąc jeszcze pod uwagę fakt, że celność nie jest jakaś fenomenalna, no to te artylerie pod tym względem są dość słabe. I to jest, tak jak mówię, niestety, ale urok praktycznie wszystkich artylerii tych radzieckich. Druga rzecz jest to, że te artylerie praktycznie już od tieru 7 mają potwornie mocne działa. Ta artyleria, przypominam, na tierze 7 ma alfę 1850. Jest to arta tieru 7, a może zone-shotować nam czołg tieru 9, albo nawet, jak dobrze wylosuje, i 10. Także no, tylko trafić, no właśnie, to jest problem, żeby trafić tą artylerią, to wtedy się robi troszkę kłopot. No ale próbujemy, jest Godzilla, pierwszy bardzo wdzięczny cel, duża, nie rusza się w tym momencie, poleciała pestka, wchodzi nam za 1860. I to właśnie było to, o czym mówiłem. Potencjalnie tutaj była szansa na one shot, gdyby to losowanie było troszeczkę wyższe, bo było raptem o 10 wyższe niż nasze średnie, ale gdyby skoczyłoby, tak powiedzmy, plus ile tutaj było potrzebnych, żeby ją zabić, plus 15% RNG, żeby wpadło, mielibyśmy one shot na tierze 10. Czyli jak widzicie, w przypadku trafienia bezpośredniego i penetracji możemy one shotować praktycznie czołgi 3 tiery wyżej od siebie. A teraz dopiero zauważę, że faktycznie mamy bitwę 3 tiery wyżej, ponieważ oczywiście S51 jest 7, ale w Plutonie z 8 rzuciło ich na dychy. Więc to też właśnie jest taka sytuacja, w której no może jest niepożądana, ale ta artyleria potrafi sobie radzić. Próba strzałowa MX-a, splash, brak trafienia bezpośredniego, ale i tak wystarczyło, żeby zrobić 636 punktów uszkodzeń. Czyli mamy w dwóch strzałach 2500 damage'u. Co wynikiem jest, trzeba przyznać, już całkiem ciekawym. I no M-ki na pewno by to jeszcze nam nie dało, ale i tak mamy na razie dwa ładne trafienia. Jeden piękny, nawet wręcz powiedziałbym, strzał za prawie 2000, plus potem strzał za ponad 600 w nieszczęsnego AMX-a AC-48. Teraz to mamy Mausika, który się kryje. Maus chyba postanawia wyjechać. To byłoby dla nas idealna sytuacja. Tak jest, wyjeżdża. Ktoś tam go chyba wręcz strakował jeszcze, chyba poprawił teraz traka. Magazynek, tak jest, E1, stoi Maus na traku, dostaje od jednej arty.
poleciała od drugiej arty i dobicie od trzeciej arty. Pełny praktycznie mało z ponad 2000 HP. Bardzo tutaj czyli przekonany jestem, że E1 chciał zrobić damage, a że to był Maus, twardy pancerz, no to tylko go strakował, ale dzięki temu, że strakował, to praktycznie, no tam był... Pardon, coś się ten wyłączyło i włączyło. 2000 hapsa nam udało się temu Mausowi zabrać. Cóż mamy dalej? Już w tym momencie 3283 punkty uszkodzeń. Do tego jeszcze jeden frag, więc też ewentualnie, no... Może jeszcze głowy nie urywa, ale i tak jest nieźle. Kolega nie wie, jak tam idzie Gorokowi, ale próbujemy grać we dwóch. 8 do 6. Bitwa nawet troszkę wyciągnięta. Na początku było słabo, przegrywaliśmy. Teraz udało się troszkę pograć lepiej. No i polujemy w tym momencie na Jagdtigera. Jagdtiger, czołg Tedek 9 tieru. Całkiem fajny, bo celne działo. Mobilność kijowa, ale celne, szybkostrzelne działo. Dobrej alfie, więc ten Jagdtiger tu jeszcze może dużo krwi napsuć nam, a my próbujemy go wyciągać. Tutaj zauważył Arkadiusz, że płotek się złamał, więc chyba tutaj ten Jagdtiger może być w tych okolicach. Próbuję sobie skupiać. Mamy pocelowanie, tylko czekamy oczywiście na spota. Czy ten Jagdtiger gdzieś tu nam się w tej okolicy wyświeci? Czy trzeba będzie poczekać, albo na przykład może ewentualnie on w ogóle zjechał w tym momencie i go w ogóle nie zobaczymy? No próbujemy. Czołgów jeszcze trochę jest, niestety nasza baza w tym momencie jest pusta. Broni nas tylko grill wystawiony dość daleko. Jest Jagdtiger, pojawił się, próba skupienia, poleciał Jagdtiger w przód, w tył. Idealnie pod pestkę i strzał za 1500 uszkodzeń. Tak jak mówiłem, w tej bitwie nie było dwóch one-shotów na grillach, ale był prawie one-shot na Godzilli i był one-shot na Jagdtigerze. Więc myślę, że powinno być całkiem spoko. 4783 punkty uszkodzeń artylerią, przypomnę, 7 tieru na dziesiątkach, z czego 1/9 ubita, 1/10, 1/8 trafiona i 1/10 praktycznie cała zgaszona. Teraz tylko jeszcze próba wyciągnięcia jakichś resztek damage'u z tej bitwy, bo już niestety kończy. Ginie w tym momencie Skorpion. Heavik jest na full HP. No gdyby ten T57 Heavy jeszcze jakoś tutaj się pokazał, jeszcze dał nam okazję do tego, żeby mu te bułę wkleić, byłoby super. To już byłoby naprawdę bardzo fajne, gdyby jednak się udało jeszcze w ten czołg, bo on przecież jest dość miękki mimo wszystko, jakby tam weszło gdzieś w bok albo w bok wieży, no to po prostu super. Cud, miód i orzeszki. No ale my próbujemy, tutaj jest TVP w pojedynku ze 140, 140 go zje na pewno, ponieważ w tym momencie TVP chyba ładuje, jeszcze próbuje uciekać, przepraszam, 140 go sobie ładnie trafia, chyba go nawet próbuje strakować jeszcze, czy mu się uda, tak jest, teraz trak i szybki strzał, bez dalego skupienia, leci buła, pęk, idealnie trafiamy my, kolega chyba z GW Tigera tuż obok, 5127 punktów uszkodzeń, to super, ale niestety, no zobaczcie, Heavik nam, full HP Heavika nam ucieka, szkoda, bo, ale teraz za to ładnie druga artyleria trafia, my zobaczcie, wciąż ładujemy. Aha, jeszcze nie powiedziałem, odnośnie kolejnych wad tej artylerii, bardzo długi reload, zobaczcie, 47,9 sekundy, Giecek ładuje szybciej na 10 tierze niż S51 na tierze 7. Także fakt, że ma ta artyleria potężną alfę, niestety, ale gaszony jest przez fakt, że no, rzadko może tej swojej alfy użyć. Ale udało się zrobić 5000 uszkodzeń, grill trafiony bezpośrednio przez artylerię nie ginie, więc zobaczcie, mimo wszystko nie jest tak, że co strzał od artylerii to grille spadają, chociaż tak jak mówiłem na początku tej bitwy, mam powtórkę, gdzie jeden grill schodzi za full HP, drugi za prawie full HP, więc tam się koledze udało takie oddać dwa ładne strzały. Temu tej artylerii, czyli 00 Kaktus 00, nie udało się takiego strzału zrobić. Pewnie żałował, że jak to w grilla nie weszło. Ja też się zawsze bardzo dziwię, że grille cokolwiek potrafią przeżyć, odbić albo na przykład przyjąć za zero. No ale może właśnie było tak w tym przypadku, czyli po prostu strzał gdzieś tam w bok działa, stąd tylko splashem. Próbujemy artę wyciągnąć, gdzieś tam wyczekać, a nóż będzie stała gdzieś w okolicach kapa. Jednak nie, podjeżdża 140 pod nią, kończy gościa, a my przechodzimy do podsumowania. Teraz już mniej więcej wiecie, co miałem na myśli na początku, mówiąc, że te bitwy były podobne, bo wynik tamtej bitwy, jeśli chodzi o uszkodzenia, był bardzo, bardzo do tej zbliżony. Jednak no, tam było tyle prościej, że tam były strzały w grilla, w grille nawet dwa,
A tutaj chciałem Wam pokazać dwa również bardzo soczyste strzały, z tą jednak różnicą, że jeden w Jagdtigera, a drugi w Godzillę. Oczywiście odznaka mistrzowska As Pancerny i medal Gora, czyli za zrobienie dziesięciokrotności swoich hapeków na artylerii. No i w sumie tyle, jeśli chodzi o medale, bo duży kaliber niestety, ale zrobił obiekt 140. My mamy 5127 punktów uszkodzeń, 3 fragi i zobaczcie, 1488 bazowego expa, z racji tego, że strzelaliśmy do wyższych tierów od siebie, przede wszystkim do Godzilli, która im do Mausa, więc ten exp był o wiele wyższy. Szkoda, że tutaj ten obiekt 140 aż tak bardzo dobrze zagrał, bo mogłaby być jakaś misja ewentualnie zrobiona. Nie zwróciłem uwagi, czy Arkadiusz miał coś aktywnego, ale no, było blisko. Zabrakło dosłownie, ilu tutaj, 170 punktów uszkodzeń. Kolega Gorok również bardzo ładnie, 2265. W takiej sytuacji, kiedy na mapie są trzy artylerie i mapa nie jest idealna, to dwiema artami w plutonie zrobić ponad 7300 punktów uszkodzeń nie jest tak bardzo prosto, więc tym bardziej fajnie, że naszemu plutonowi się aż tyle udało. 6 oddanych strzałów, 4 trafienia, 5127 punktów uszkodzeń, 5 wrogów uszkodzonych, 3 zniszczeni, 6 strzałów, 4 trafienia, tak, i przejechane 110 metrów. Kolega w GW Tigerze przejechał 160 metrów, czyli też całkiem pokaźny dystans. 66691 zarobku. Po odjęciu kosztów amunicji tylko i wyłącznie 11,5 tysiąca wyszliśmy na plus ponad 55 tysięcy. Exp, zobaczcie jaki bardzo ładny, 2232 z premką razy 3, bo była to pierwsza bitwa danego dnia, dało nam 6696 punktów doświadczenia, więc myślę spory i dobry zastrzyk do expa, żeby zrobić już niedługo 114 na 1 albo na, już nie kojarzę wody. Sorry, ale nie kojarzę tych artylerii. Wiem, że na 9 tier jest autobus, czyli 212A, co jest przed nim chyba 114 na 2, ale głowy nie dam. Dobra, tak chyba jest. Też, nie, to autobus to nie kojarzę już. Dawno nie migrałem, jednej arty się tej arty zdaje się 8 albo 9 tieru pozbyłem się z dużą przyjemnością, bo mnie strasznie wkurzała. Dopłaciłem wręcz nawet jakieś, o Jezu, chyba kilkaset tysięcy expa, żeby ją przeskoczyć szybko, bo grało mi się nią tragicznie. Ale S51 właśnie ma ten urok, że no, takie strzały również właśnie jak ten potrafi wsadzać. Także moi drodzy, to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!